Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie i nie tylko. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam sposób, jak będziecie mogli kupować sobie dosłownie wszystko i to w sklepach stacjonarnych i tutaj ewentualnie jeszcze w sklepach internetowych za pomocą kryptowalut. I będzie to się tyczyło takiej specjalnej karty Visa, która jakby jest dostępna na jednej z największych giełd kryptowalut na świecie, czyli będzie to giełda Binance, ponieważ ja też ostatnio zastanawiałem się, się, że chciałbym sobie coś kupić za kryptowaluty. Ja generalnie zazwyczaj sobie od razu to przelewałem na złotówki. Ale zauważyłem, że jest prostszy sposób na to, i tutaj on już istnieje od dłuższego czasu, i chciałbym Wam go pokazać z tego względu, że jest on dosyć ciekawy i tak samo nie zabiera nam nikt zbędnych prowizji. Ale jeszcze taką ciekawostkę Wam powiem, ponieważ no tutaj, jeśli ktoś z Was nie wiedział, a pewnie raczej wszyscy są tego świadomi, no kilka lat temu, no tutaj jakby te wszystkie bitcoiny i inne kryptowaluty, no tutaj byłoby ciężko, żeby coś właśnie za nie kupić. No i po prostu uznaje się, że takim jednym z pierwszych zakupów, Właśnie jeśli chodzi akurat o właśnie zapłatę kryptowalutami, była to właśnie pizza, i tutaj była taka sytuacja, że mniej więcej, taka pewna osoba sobie zakupiła pizzę za 10 tysięcy bitcoinów, no i wtedy te 10 tysięcy bitcoinów było warte na przykład, nie wiem, z około 30 złotych czy coś takiego, a w tym momencie. No, tutaj już jakby jest to większe kwoty, jak widzicie. Tutaj akurat tu mówię tylko o dolarach i to jest mniej więcej na ten moment, mimo że jakby też wszyscy wiedzą, że akurat Bitcoin ostro tylko spadł o kilkadziesiąt procent w dół, to mimo wszystko to jest nadal mniej więcej 197%. Milionów dolarów, czyli naprawdę dosyć dużą kwotę. No więc, jakby tutaj już taka ciekawostka, myślę, że Wam się spodobała. A teraz przechodzimy sobie już do giełdy Binance. Jeśli ktoś z Was w ogóle nie ma konta na giełdzie Binance, no to warto tutaj oczywiście je sobie założyć. Tutaj na giełdzie Binance trzeba się zweryfikować za pomocą KYC, ponieważ to jakby już większość takich giełd no, wymaga. Więc, jeśli ktoś ak akurat nie ma, no tutaj ukończonego 18 lat, nie chce się weryfikować dowodem tożsamości, no to niestety, albo ewentualnie tutaj też paszportem czy prawem jazdy, no to. Jak myślicie, pewnie tutaj nie można sobie założyć konta, więc to jest taki jeden wymóg tutaj. No i też jest taki specjalny akurat bonus dla nowych użytkowników: są takie specjalne nagrody powitalne, które wynoszą mniej więcej nawet do tych 100 dolarów, co według mnie jest dosyć ciekawą sytuacją. No i oczywiście link do giełdy Binance znajdziecie w opisie. Ja już o niej też pełno razy wspominam na moim kanale. No i w tym momencie, kiedy wy już oczywiście będziecie mieli zweryfikowane konto, no i Będziecie już w sumie też równie dobrze mogli korzystać w 100% z tej giełdy. Macie też tutaj taką dodatkową możliwość, czyli właśnie tutaj dostarczenie, w sumie zamówienie tej karty Binance. I teraz ja Wam pokażę, jak ona mniej więcej wygląda. W tym momencie też będę musiał tutaj troszeczkę zamazać wszystko, żeby Wam tutaj jakby nie udostępniać moich prywatnych danych. Ja sobie wczoraj właśnie akurat tutaj zakupiłem coś za mniej więcej te 1125 zł i powiem Wam, że tutaj dosłownie nic za to żadnej prowizji nie zapłaciłem. Po pierwsze tutaj jakby mam dostaną tą kartę wirtualną z tego względu, że tutaj oczywiście ja sobie ją dosłownie wczoraj zamówiłem tą kartę fizyczną. Karta fizyczna jest darmowa, karta wirtualna tak samo tutaj nie ma żadnych opłat w ogóle, więc jest to dosyć ciekawa sytuacja. I tak samo jest tutaj taka specjalna akurat promocja, kampania marketingowa, gdzie tam po prostu jesteście w stanie sobie też uzyskać prawdopodobnie, bo to nie wszyscy oczywiście się do tego zakwalifikują, 100% cashbacku z jakiegoś Waszego zakupu. Więc też o tym opowiem, czyli też kolejna sytuacja, nad której będziecie mogli sobie zarobić. No i to tak mniej więcej wygląda. Więc jeśli ktoś z Was oczywiście już sobie chciałby założyć konto Binance, będzie miał zweryfikowane konto, w tym momencie też jest w stanie sobie akurat sobie taką kartę zamówić. Wystarczy podać swój oczywiście adres zamieszkania no i od razu w tym momencie, kiedy już wszystko tam oczywiście podacie, Wasza karta wirtualna będzie już dostępna tutaj na akurat Waszym koncie Binance. No i też powiem Wam, jak przebiegał mniej więcej ten proces płatności. Dosłownie robiłem sobie zakupy na polskiej stronie i też zastanawiałem się, jak to będzie mniej więcej wyglądało, ponieważ są niektóre w sumie takie też strony, które oferują właśnie takie karty Visa czy tam Mastercard, ewentualnie, które mimo wszystko właśnie tutaj też można płacić tymi kryptowalutami, jednak one muszą w sumie tam przewalutowywać to wszystko na złotówki. A tutaj, automatycznie, ja też oczywiście sobie skorzystałem w sumie tylko z stablecoina, ponieważ też możecie sobie płacić bitcoinem. I Tygium jest naprawdę więcej tutaj, jakby tych możliwości. Jak ja sobie tutaj to edytuję, to widzicie, że mi się wyświetliły. Na jakby tutaj dosyć duża ilość tych kryptowalut też tutaj są jakieś tam randomowe, które tutaj też są dostępne oczywiście, jeśli ktoś płaci bitcoinem, no to jeśli płacicie w tym momencie kiedy bitcoin spada, no to wy też macie mniej pieniędzy na koncie, dlatego ja uznałem, że po prostu jeśli chodzi o moje zakupy będę robił to przez stablecoiny, ja tutaj akurat zakupiłem sobie te moje pierwsze zakupy przez Tethera też jest tutaj dostępna w sumie akurat kryptowaluta BUSD czyli no stablecoin giełdy Binance, więc tutaj jeśli ktoś z was nie chciałby raczej tutaj właśnie płacić sobie. Jakąś kryptowalutą, która oczywiście tutaj z dnia na dzień może jej wartość spadać i rosnąć, no to taką najbezpieczniejszą opcją jest właśnie zapłata tutaj przez stablecoin. No ja sobie oczywiście takiej płatności dokonałem, też musiałem się akurat zweryfikować na mojej aplikacji mobilnej Binance, po prostu potwierdzić tą transakcję, gdy już tutaj zamówiałem sobie tam jakiś produkt w sklepie. No i kiedy oczywiście mi to potwierdzono, to jakby już ta płatność w 100% przeszła, i tak samo nie zapłaciłem z żadnej prowizji, tyle samo sobie w liczeniu na tamten w sumie kurs wyszło tyle samo, więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, ponieważ na niektórych takich programach, czy właśnie stronach zazwyczaj trzeba płacić jakąś prowizję albo co gorsza też trzeba płacić za kartę i też się dowiadywałem, że na niektórych giełdach też są takie karty, jednak tutaj na początku pierwszy rok macie za darmo, a potem no już niestety za to trzeba płacić. W tym momencie też wam pokażę, jak to wygląda. Mniej więcej tutaj jest jakby rozpiska wszystkich tych informacji, jak to wygląda w praktyce, i też widzicie, że tutaj jakby nie płacicie żadnej prowizji za posiadanie tej swojej karty, za darmo dostajecie w ogóle kartę fizyczną, jeśli ją sobie zamawiacie do domu, a tutaj w tym momencie nie ma wyjścia, bo ta karta wirtualna dopiero się pojawia, kiedy my sobie oczywiście tą kartę fizyczną też do siebie to jakby zamówimy. Tylko jest taka jedna sytuacja, że kiedy akurat będziecie musieli wymienić tą waszą kartę. No to w tym momencie płacić akurat te 25 euro, ale mimo wszystko, to jak widzicie, dosłownie nic nie płacimy, żadnych prowizji. Kartę mamy w 100% tak darmową, więc jest to dosyć ciekawa sytuacja. No, jakby tutaj, myślę, że to mniej więcej byłoby na tyle, jeśli chodzi jakby tutaj o samą same działanie w sumie tej karty, właśnie Visa Binance. No i tutaj oczywiście, żeby ją znaleźć, to wystarczy sobie wejść tutaj w tą zakładkę Finance, i tutaj widzicie, że jest napis ten Binance Card, no i wyświetli Wam się to samo, co przed chwilą Wam pokazałem. Ale tak samo, teraz właśnie Wam powiedziałem, że jest taki specjalny konkurs, który się rozpoczął kilka dni temu. I mamy tutaj, właśnie jeśli ktoś z Was oczywiście chciałby sobie płacić taką kartą, to w tym momencie jakby możecie zgarnąć nawet te 100% cashbacku przy płaceniu kartą Binance. No i jakby tutaj cały ten konkurs jest dostępny jeszcze przez te 25 dni. Więc oczywiście, jeśli oglądacie ten filmik za jakiś czas, no niestety nie będziecie mogli jakby skorzystać sobie z tej promocji, chociaż też ja widziałem, że dosyć tutaj często występują jakieś promocje. Właśnie jeśli chodzi o te płacenie kartą Binance. No i tutaj jakby macie informację, jak to wygląda. Ja też mogę Wam podlinkować w sumie informacje tutaj dokładnie, w sensie ten cały artykuł, żebyście sobie dokładnie przeczytali. Jakby tylko tak właśnie powiem, że tutaj jak widzicie, po prostu 20 kwalifikujących użytkowników będzie mogło sobie otrzymać te 100% cashbacku od tego swojego najwyższego zakupu kartą Binance. No ale też jest informacja, oczywiście, że tutaj maksymalna wartość tego cashbacku wynosi mniej więcej te 100 dolarów, czyli tutaj jest 100 BUSD. No więc jeśli ktoś oczywiście kupi sobie coś do gorszego, no to też, no nie wiem, ktoś by sobie kupił buty, akurat jest limit chyba 850 euro dziennie. No, to tutaj akurat jest taka oczywiście informacja, że no tutaj tych 850 euro, jeśli ktoś oczywiście zrobiłby sobie taki zakup, no niestety nie otrzymamy. No, i tutaj też trzeba rozwiązać quiz, więc ja teraz tego nie będę rozwiązywał. Ale też tutaj jak wiecie, ja sobie zakupiłem coś przez kartę Binance, no i tutaj też ewentualnie sobie z tego skorzystam. Oczywiście nie jestem pewny, czy wygram w tym konkursie, ponieważ no nie ukrywając, tutaj tylko 20 osób losowych z Polski będzie się kwalifikowało do tego. No, bo tutaj też jest to podzielone, że po prostu tutaj będzie 20 nowych kwalifikujących użytkowników do właśnie tutaj akurat tego konkursu. No i tak samo tutaj jest jeszcze opcja B dla obecnych posiadaczy karty Binance, czyli osoby, które oczywiście sobie wcześniej taką kartę zamówiły. No to jest też taka sytuacja i po prostu te 40 osób finalnie będzie sobie mogło otrzymać taką nagrodę. Oczywiście ten konkurs no tutaj pokazuję wam jako dodatek, no tutaj Binance też robi Większe konkursy, gdzie można zgarnąć jeszcze lepsze nagrody, ale tutaj tak zauważyłem, że po prostu już chciałem nagrywać na temat tej karty, że jest taka możliwość. Możecie płacić dosłownie sobie w sklepach internetowych, nawet w sklepie stacjonarnym typu Lidl, Biedronka, cokolwiek. No tylko warto też brać pod uwagę, mimo wszystko, że jeśli ktoś oczywiście tutaj sobie jakby te kryptowaluty zamienia na złotówki, czyli na walutę fiducjarną, to w tym momencie też trzeba odprowadzić od tego podatek. Ja też nie będę mówił jaki to jest podatek, ponieważ moje wszystkie podatki, jeśli oczywiście sobie wymieniam te kryptowaluty na złotówki, no to jakby tutaj mój księgowy to wszystko wypełnia. Ja też nie jestem doradcą podatkowym, bo też wiem, że pewnie takie pytania by się pojawiły. Dlatego jakby ja no nie mogę Wam powiedzieć co w tym momencie możecie sobie z tym zrobić i jaki jakby tutaj procent musicie oddać no Państwu. Z tego względu, że jakby tutaj te prawo się cały czas zmienia i no jeśli ktoś ogląda ten filmik pół roku po właśnie opublikowaniu go, no to logiczne, że też może być jakaś taka inna sytuacja. Więc to jest taka podstawa w sumie, ale też wiem, że dosyć dużo osób pyta o takie rzeczy w komentarzach. No i myślę, że to już byłoby na tle. Ja mam nadzieję, że Wam się oczywiście tutaj spodobał ten odcinek. To była taka w sumie ciekawostka, że jest jakby taka opcja tutaj, właśnie kupowania sobie kartą przez właśnie tutaj Binance. Jeśli ktoś oczywiście ma tutaj konto na tej giełdzie, to może sobie coś takiego aktywować. Karta jest w 100% tak, tak jak mowa. Nie mamy żadnych prowizji, więc jakby to jest też dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ niektóre, tak jak mówiłem, w sumie fintechy każą nam płacić albo tutaj jakieś prowizje, albo ogólnie za kartę kilka złotych rocznie, miesięcznie, czy nawet kilkadziesiąt. Dlatego tutaj jest to dosyć ciekawa sytuacja i chciałbym się z wami oczywiście o tym podzielić. No i na sam koniec tak samo mogę was również zaprosić do dołączenia akurat na darmowy kurs, w którym pokazuję więcej podstaw dotyczących zarabiania w internecie. Możecie też dołączyć do Discord'a oraz tutaj ewentualnie sobie Subskrybować na ten kanał, jeśli jesteście nowi, a ja już się z wami żegnam. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się! No i cześć!